Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Piotr Kuć i dzisiaj jestem z gościem, a to oznacza ni mniej, ni więcej, że jest to seria Sukces Info, czyli będziemy sobie rozmawiać o sukcesie z moim gościem, którym jest Anna Misiewicz. Witam cię, Aniu. Witam Proszę, Piotr bardzo serdecznie i przedstaw dziękuję się za do. zaproszenie. Tak, cała przyjemność po mojej stronie. Proszę, powiedz naszym widzom, kim jesteś, czym się zajmujesz, bo ty to jesteś dosłownie kobietą orkiestrą. Tak, człowiek orkiestra dosłownie i w przenośni, bo czym się zajmuję? No, zajmowałam się bardzo dużymi i różnymi rzeczami. Jako młoda dziewczyna pracowałam już i w urzędzie skarbowym, i byłam HR manager w dużym hotelu we Wrocławiu, byłam księgową, pracowałam trochę i w sklepie, potem się musiałam przebranżowić. Teraz pracuję obecnie od 7 lat w międzynarodowej firmie Market Research, też w to, co kocham, czyli beauty. Dla dużych marek kosmetycznych, no tych takich topowych, z reklam i oczywiście od 3 lat z wielką przyjemnością, entuzjazmem i prowadzę swój własny biznes. Dołączyłam do marki Mary Kay i od 3 lat jestem szaloną, od 2 lat dyrektor Mary Kay, ale miłośniczką właśnie tych produktów. Super, super, a jeszcze powiedz o swojej A działalności. jestem jeszcze, tak, jeszcze mam zespół rockowy, dlatego więc gramy rocka. Tak, właśnie, to już mamy pełny obraz. Tak, super. No dobrze, to w takim razie przechodzimy do rzeczy i oczywiście na start te tradycyjne pytanie tutaj. Czym dla ciebie jest sukces? Bo dla każdego jest to coś innego, więc z wielką chęcią poznam twoją definicję sukcesu. Powiem ci, że nigdy nie brałam tego, co robię, za sukces, i tak dopiero od niedawna się zastanawiam, gdzie ten mój sukces jest, ale zawsze miałam takie poczucie i zawsze byłam takim niepokornym duchem, którego ciągło, ja wiedziałam, że ja gdzieś będę robiła coś jeszcze ważniejszego niż taka praca stricte. I bardzo mocno szukałam się, ale oświeciło mnie, jak skończyłam 40 lat, więc myślę, że to jest takie pełne odświecenie, i to jest ten wiek, kiedy naprawdę życie zaczyna się po 40, i dla mnie się tak właśnie zaczęło. I zaczęłam spełniać swoje marzenia, zaczęłam mieć marzenia, bo schowałam je głęboko, bardzo mocno je ukryłam. I w tej 40 zrozumiałam, że jest coś dla mnie więcej, i zaczęłam po to sięgać z taką dziką przyjemnością. I ja zawsze mówię, że ja mam bezczelne marzenia i zamierzam je wszystkie zrealizować. A moja energia podąża, uwaga, podąża za energią, więc mam duże szanse. Tak. Więc. Sukces. Na początku były to takie małe moje sukcesy, bo pochodzę z bardzo małej wsi, tak naprawdę, i wiedziałam, że tam nie pasuję, więc ciągło mnie do dużego miasta. Zakochałam się we Wrocławiu. Tam spędziłam najpiękniejszych kilka lat swojego życia. Bardzo dużo przeszłam, ale to zawsze takie powstawanie z kolan było, że ja wam jeszcze pokażę. I naprawdę jestem takim, mówię, że jestem obywatelką świata. Mieszkałam i za granicą, i we Wrocławiu, i w różnych miejscach. Wracam teraz po latach, a sukces, te moje małe sukcesy przerodziły się w duży sukces, i to jest moje takie, dla mnie sukces jest taką niezależnością. Ja zawsze wiedziałam, że muszę być niezależna, i zawsze do tej niezależności dążyłam. Od młodych lat wiedziałam, że muszę być niezależna. Nie chciałam być zależna. Zawsze, kiedy byłam zależna od rodziców, i szybko się z tej zależności od rodziców wypisałam. Byłam niezależna, zawsze sobie sama panią, i bardzo dążę do tego, żeby kobiety przestały być zależne. Bo bardzo często są kobiety zależne jeszcze ciągle,
jak to mówimy, my Polki, może jesteśmy najpiękniejszymi kobietami świata, ale najbardziej zakompleksionymi i my powinniśmy wierzyć w swoje możliwości, w swoje marzenia, więc ja te marzenia teraz realizuję i te moje małe sukcesy, te małe takie kroki wyjścia ze swojej strefy spowodowały to, że już czuję się bardzo fajnie i bardzo, jeszcze niewygodnie do końca, ale jak się czujesz niewygodnie, to to jest dobry znak. Więc Tak, to są właśnie. moje takie małe sukcesy i duże sukcesy, bo spełniają się po kolei moje marzenia i ja wiem, co chcę, i wiem, co muszę zrobić, żeby je realizować, żeby być tam, gdzie chcę być, żeby być z osobami, z którymi chcę być. Ja bardzo teraz selekcjonuję osoby wokół mnie i wiem, że jesteśmy wypadkową 5 osób, z którymi się spotykamy, więc bardzo mocno dobieram sobie towarzystwo, a jeżeli tego towarzystwa nie mam, to tu mam w uchu to towarzystwo non-stop, czyli książki, rozwój. No, mogę mówić dużo, Dobrze, Piotr, także musisz uważać z to jest pytaniami, żebyśmy się zmieścili, bo wiesz, bo odniosę się do tego, co powiedziałaś właśnie na temat otoczenia, bo poniekąd właśnie ta seria Success Info powstała z tego powodu, że wyczytałem w książkach Mateusza Grzesiaka, że Polacy właśnie to, co mówiłaś, że Polki są piękne, ale zakompleksione, czy właśnie takie ograniczone, że tobie niezależność, tak, by u ciebie zawsze była to taka niezależność, czyli ty masz taką duszę przedsiębiorcy, ja mam podobnie, więc właśnie, ale nawiązując do tego, czemu ten kanał powstał, czy ta seria Success Info, ponieważ właśnie no, my jako Polacy mamy taką tendencję, żeby nie mówić, żeby się nie chwalić, bo to źle, bo to nieładnie, tak? I tylko właśnie jak się kogoś zapytasz, co tam słychać, a to stara bida, a to źle, a to już lepiej, to już było i tak dalej, więc nie, ja właśnie chcę stworzyć taką, dzięki tej serii, taką społeczność, która, ludzi, która właśnie chcą się chwalić, chcą przekazywać informacje, że jest dobrze, że u nich się dobrze dzieje. Ja zawsze jak z kimś rozmawiam, to zadaję pytanie, co dobrego u ciebie słychać, więc od razu nastawiam tą osobę, że chcę słyszeć tylko dobre wieści, a nie jakieś tam marudzenie, narzekanie i tak dalej. Więc cieszę się bardzo, że masz takie same podejście jak ja. Również tak jak i ty, uważam, że jeżeli nie mam jakichś osób w otoczeniu, z którymi mógłbym przebywać, no to właśnie książki, tak jak tam widać za mną, mam tam małą biblioteczkę i w związku z tym właśnie tak potwierdzam, że to jest dobry sposób, czy audiobooki, czy podcasty, czy właśnie fajne kanały na YouTubie, no to wszystko w ten sposób można sobie jakoś uzupełnić, jeżeli nie mamy fizycznie takich osób wokół siebie. No dobrze, to teraz przejdźmy do konkretów i chcę cię zapytać o sukces jakiś taki, który chcesz tutaj nam dogłębniej opisać, przedstawić, pochwalić się, więc. To znaczy, ja przyznam się, że nigdy nie myślałam, że będę robiła to, co robię, czyli zajmuję się sprzedażą bezpośrednią i nigdy nie sądziłam, że kocham sprzedawać. I teraz sobie uświadomiłam, że ja tak naprawdę to zawsze to robiłam, bo sprzedawałam swojego fryzjera, sprzedawałam swoją kosmetyczkę, sprzedawałam sprzęty, które kupiłam do domu, sprzedawałam informacje, sprzedawałam mojego dentystę, sprzedawałam bardzo dużo informacji, ale nigdy nie sprzedawałam produktu. I w końcu 3 lata temu dotknęłam takiego produktu, w którym się zakochałam, bo ja generalnie nie umiem udawać. Ja jestem, kto mnie zna, to wie, że u mnie po prostu co na sercu, to na języku. I czasami mój niestety nad tym też bardzo mocno pracuję, że mój język się nie łączy czasami z mózgiem i tu muszę, o to bardzo dbam, żeby nie było tego disconnect takiego. Tak, zakochałam się w produkcie, zakochałam się tak naprawdę, że to po prostu tak już, wiesz, ja po prostu nawet nie miałam świadomości tego, że ja to sprzedaję. I jak faktycznie zaczęły spływać jakieś pierwsze, to kup mi tamto, a co ty robisz, a co ty tam robisz, że ty. Ja wiem, że to wygląd może brzmi infantylnie,
Ale ja zawsze lubiłam dobrze wyglądać, więc to się u mnie nie zmieniło. Zawsze to gdzieś tam było dla mnie jakimś. No zawsze tak to lubiłam. No jeden lubi sport, To jest Coca-Colę. charakterystyczne dla kobiet, także Po nic. prostu charakterystyczne. Ja zawsze lubiłam dobrze wyglądać. I nawet jeżeli w biurze mieliśmy takie, wiesz, piątki na sportową. No i każdy oczekiwał, że ja przyjdę w dresie i w trampka. Znaczy, no trampki to jeszcze naga, ale w takich butach do biegania. Ja mówię, no ale ja nie chodzę tak. Ja, dla mnie to nie jest wy nie zobaczycie mnie tutaj w dresie. No nie ma boskiej siły, żebym ja w dresie idę do lasu, na spacer, nie wiem. Tam, gdzie się chodzi w dresie. Natomiast do pracy nie chodzę w dresie, żeby była jasność. Więc to dla mnie było po prostu takie mega nienaturalne, więc no dla mnie to nie zawsze lubiłam dobrze wyglądać. No ale to nieważne. W każdym bądź razie, że dosięgłam produktu, który spełnił wszystkie moje oczekiwania, rozwiązał mi mega dużo problemów, bo miałam okres taki po jak urodziłam mojego pierwszego syna, że po prostu wyglądałam jak siedem nieszczęść, przytyłam 30 kilo, moja twarz po prostu się rozlała w plamy, miałam depresję i nie, to był bardzo ciężki okres dla mnie, więc wiedziałam, że gdzieś te kobiety tam są, które to samo przeżywały, co ja przeżywałam. I ja mówię, kurczę, skoro ja dostałam ten lek, to lekarstwo, to ja mogę z tym iść do tych babek i im to pokazać. Bo wszyscy mówimy, że macierzyństwo to jest takie piękne, takie różowe tiulki, patałaszki, a nikt nie mówi o tej drugiej stronie, jak się czuje kobieta. Wszyscy mówią, a jaki fajny dzidziuś tu. A ja po prostu wyłam w głos, bo to się dla mnie było takie załamanie, że się nagle mi świat cały zawała i ta moja niezależność gdzieś poszła na chwilę. Nie umiałam sobie tego poukładać i to był bardzo ciężki czas. I mówię, kurczę, skoro ja tak to przeżywałam, skoro ja nie byłam w tym czasie taka, to ja pomogę tym kobietom. I mam teraz taką mocną misję, bo moja firma jest oparta na wartościach, na takich, co mnie też bardzo pasjonuje. Spraw, aby każdy człowiek, który stanie na twoim, każda kobieta, która stanie na twojej drodze, poczuła się wyjątkowo. I ja mówię, no tak. Czyli ja muszę zauważyć drugiego człowieka, nie produkt stricte, tylko to zainteresowanie, że ja ci pomogę, że ja ci powiem, tak szczerze ci powiem, bo ja dając swój złoty, my go nazywamy złotym serwisem, czyli nie tylko kup i ciał, tylko miej ze mną kontakt. Ja jestem zainteresowana, ja się cieszę, kiedy ty, nie wiem, wyglądasz inaczej, czujesz się inaczej, to czucie jest bardziej ważniejsze niż nawet, bo tak jak się czujemy, to tak wyglądamy. Jeżeli ja nawet teraz spuszczę i będę snos na kwintę, no to już jestem jakaś taka nie halo, nie? Ale jak już jest uśmiech, no to już się wszystko zmienia i to jest właśnie, ten przekaz jest najważniejszy. I ja mam taką potężną misję pójścia do kobiet i pokazania im tego, że naprawdę nie stój w kącie, bo znajdą cię, tylko wyjdź, pokaż, zrób małymi krokami, wyjdź ze swojej strefy i zacznij zmieniać małe rzeczy wokół siebie, a wszystko się zmienia. Ja jestem inną mamą, jestem inną żoną, jestem wyluzowana. Ja kiedyś byłam drama queen. Bo ja z najmniejszej rzeczy zrobiłam, jak to mówię, z igły widły. A teraz ja mam taki wewnętrzny spokój i powiem ci, Piotr, że za ten spokój, ja mówię, kurczę, to jest ten moment, kiedy ja osiągnęłam ten spokój. Nie wiem, leciałam gdzieś tam, miałam opóźniony lot, już wiedziałam, że na ten drugi, ten connecting flight nie zdążę, ale mówię, no co mi się może zdarzyć? Najwyżej no, pójdę do hotelu w jakimś fajnym mieście, zjem śniadanie, napiję się kawy, bo to było Monachium akurat. I miałam taki spokój, wszyscy latali jak takie, wiesz, po tym lotnisku, że się spóźnimy, nie zdążymy, tu. A ja mówię, no ale co mi się może stać? No kawa w Monachium, oczywiście, dlaczego nie? No tak.
Czyli dobrze. Nagadałam na uwagę, nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie. No tak, właśnie próbuję to ubrać w słowo i czy potwierdzić, czy dobrze to zrozumiałem. Czyli można powiedzieć, że zmiana twojego życia to jest sukces. Tak, absolutnie zmiana mojego życia, absolutnie zmiana wszystkiego wokół, od towarzystwa. Towarzystwo się samo wyklarowało. Towarzystwo się klaruje samo, bo oni nie mogą wytrzymać twojej dobrej miny, twojego, że Energii, jest tak. wszystko super, że zarabiam fajne pieniądze. Tak, Jak ja dokładnie. mówię dziewczynom o zarabianiu, o pieniądzach, to nie ma tematu. Ja mówię, ale dlaczego? Ja zarabiam super kasę. Chcę jeździć, chcę. Nie, no to tanio, to. Ja nie rozumiem. Czasami to właśnie to takie wycofanie, no mnie krępuje czasami, bo ja mówię, dlaczego mamy nie rozmawiać? Ja byłam 40 lat przekonana, że mam nie rozmawiać o pieniądze. Że to nie jest nie dla mnie, że ja powinnam stać w kącie i robić i klepać te cyferki i tam pracować ciężko. To było kolejne przekonanie: ciężko pracuj. Dlaczego ja mam ciężko pracować? Ja chcę pracować lekko. Tak, no właśnie widzisz, tak to jest, że każdy z nas się boi, tylko ludzi sukcesu od tych, którzy nie odnoszą sukcesów, odróżnia to, że ci, którzy się boją i działają, to odnoszą sukces, a ci, którzy nie działają, no to właśnie po prostu tkwią w tym miejscu, w którym są, albo wręcz się cofają. No i właśnie, jeżeli masz taką misję, żeby właśnie zmieniać, szczególnie kobiety, no to ja trzymam kciuki za to, żeby ci się powiodło. I chcesz coś więcej powiedzieć, bo jak rozumiem, to jest twój jakiś główny cel teraz, tak? Na najbliższe, nie wiem, lata czy. Tak, no jestem od 2 lat dyrektor, niezależną dyrektor. Współpracuję z marką Mary Kay, więc od 2 lat sprzedaję cudowne kosmetyki, buduję swój zespół fenomenalnych kobiet, które się otwierają. Każda z nas jest inna, ale każda z nas wyjątkowa absolutnie. Pomagam im przełamywać właśnie te bój się i rób. To jest właśnie taki cel, który powiedziała Halinka Rygiel, która sprowadziła Mary Kay do Polski 20 lat temu. I powiedziała: bój się i rób. Więc ja się boję każdego dnia. Ja się boję, ja nie znoszę dzwonić do telefonów, nie lubię bardzo, lubię rozmawiać. Widzisz, że gęba mi się nie zatyka, przepraszam. Ale boję się każdego dnia, ale ten strach mnie bardzo jara. No tak. I tak właśnie powinno być, dzięki temu się rozwijamy, idziemy do przodu, bo ja również się boję i właśnie nie pozwalam, żeby strach mnie paraliżował, tylko ja mam takie powiedzenie, że jak czujesz strach, to znaczy, że to jest sygnał do działania, a nie do odwrotu, więc ja się tego staram trzymać i wychodzenie ze strefy komfortu to jest właśnie coś, co po prostu pomaga nam się rozwijać, a Ja myślę, że ja jeszcze nie wyszłam ze swojej strefy komfortu. aha, a no to Tak dobrze, no to. naprawdę. Nie wyszłam jeszcze, bo ja mam dużo szczęścia też. Zawsze mówisz, znaczy ja się urodziłam w czepku. Tak mi powiedziała moja mama, że się urodziłam w czepku. I ja myślę, że ja jeszcze, jak dopiero wyjdę z tej strefy komfortu, to się będzie dopiero działo. No to Znaczy super, to super. rozwijam swoich liderów, mam piękne, super mądre kobiety, które chcą więcej, tak jak ja. Moja jedna liderka już jest w programie dyrektorskim, więc już niedługo będzie jakiś awans się szykuje. No, tych sukcesów małych i dużych jest bardzo, bardzo dużo naokoło mnie. Ja po prostu chcę się spełniać wszędzie i czy to. Porażki też mnie bardzo motywują. Lubię swoje porażki, bo to jest moja kolejna lekcja i przeszłam ich też chyba tyle samo, a może nawet więcej pewnie niż tych moich małych sukcesów i dużych. I to jest odpowiedni mindset, także pozdrawiamy twój zespół, który pewnie będzie oglądał nasz wywiad. No to dobrze, to może tak, skoro masz tak, cześć dziewczyny, to może tak, skoro właśnie masz plany i właśnie cele, żeby dążyć, żeby je realizować, to możemy się też umówić na kolejny, tak na luźno, na kolejny wywiad za jakiś czas, żebyś właśnie opowiedziała o tym, jak to właśnie się pozmieniało.
na przykład, nie wiem, za rok, czy za pół roku, czy za 2 lata, żeby właśnie porozmawiać i zobaczyć, żebyś mogła mieć jeszcze więcej powodów do chwalenia się. Więc jak będziesz miała ochotę, to ja oczywiście będę otwarty. Dobrze, skoro jest mowa o sukcesie, nie może też zabraknąć tematu motywacji, bo to, że masz swoje cele i marzenia, to rozumiem, że to jest jakby z automatu to, co cię motywuje, ale czy masz coś jeszcze dodatkowo oprócz tego, czy co cię motywuje, czy nie, czy tylko te rzeczy, o których wymieniłaś, to cię napędza? Znaczy, najbardziej motywują mnie ludzie przede wszystkim, bo za każdym moim takim załamaniem ludzie byli tym punktem zwrotnym, że co ja im powiem? Jak ja się teraz wycofam, to co ja powiem moim ludziom? Jak ja mogę teraz? I powiem wam, że powiem wam i tobie, Piotrze, że ja mam chyba i o, że wszyscy. Ja mam bardzo dużą takie szczęście do ludzi, bo spotykałam i spotykam na swojej drodze zawsze takich ludzi, którzy oczywiście no, byli ci, którzy byli moją dużą lekcją, ale tych takich fajnych jest więcej, że właśnie byli moją motywacją. I za każdym razem, kiedy miałam taki spadek, to dostawałam telefon. Nieumawiany, nie w ogóle nie mówiony, że ja mam spadek, bo ja się nigdy nie przyznaję do tego. Ja nigdy, i to jest też, nie wiem, czy to jest mój plus czy minus, że ja nigdy nie boję się przyznać, że ja czegoś nie umiem. Bo jak nie umiem, to no, ale zrobisz, wiesz, a ja tak, wiem, oczywiście, że wiem, nie wiem, w ogóle nie mam pojęcia, ale zaraz się dokopię i zaraz coś znajdę. I właśnie wtedy, w tym momencie, kiedy ja miałam taki spadek, dostawałam taki telefon i mówią: Ania, zrobiłam, udało się to czy to. I ja mówię: Boże, i co ja teraz mam powiedzieć? Nie mogę powiedzieć, że nie wiem, rezygnuję, że zajmuję się czymś innym, no bo czuję tą mocną Odpowiedzialność za ludzi. odpowiedzialność za swoich ludzi. Moją motywacją kolejną, bardzo mocną, jest moja rodzina. Są moi synowie, którym nie to, że chcę im dać wszystko, i tu już widzisz łzy wzruszenia, bo ja się bardzo mocno wzruszam tutaj, ale kiedyś słyszałam taki wywiad właśnie to były chyba najbardziej wpływowe kobiety w network marketingu. Była historia, nie pamiętam nazwiska tej mentorki, która mówiła, że no, jej córka dorosła, mieszkała bardzo daleko od domu, w każdym bądź razie rozstała się z chłopakiem, musiała się wyprowadzić i wszystko, jak gdyby zadzwoniła do mamy i ta rzuciła wszystko i pojechała do niej, kupiła jej wszystko od podstaw do nowego mieszkania, opłaciła i mówi, że każda matka zrobiłaby wszystko dla swojego dziecka, tylko nie każda matka ma tą Możliwość. możliwość i pieniądze, żeby zostawić pracę, czy przeznaczyć te 2 tygodnie, ten czas dla swojego dziecka i zadedykować go właśnie swojemu dziecku, bo musi wracać do pracy, bo coś ją gdzieś tam ciągnie, bo nie ma takiej możliwości, nie ma pieniędzy na to, żeby swoje dziecko z powrotem przywrócić, jak gdyby do tego funkcjonowania. I to mi dało dużo do myślenia. I nie to, że ja chcę swoim dzieciom kupić wszystkie gadżety świata, bo im bardzo, oni mają bardzo ze mną ciężko pod tym względem, tylko ja ich uczę stawiania tych celów sobie. I takich, że masz wszystko tu i teraz, żeby osiągnąć wszystko, co chcesz. Wszystko, co twoja głowa wymyśli, masz to zrealizować. Mamy zawsze z moim synem starszym, który jest w średniej szkole, taki plan, że piszemy na początku roku, jaka to ma być ocena na koniec roku. Bo pierwszy rok był ciężki, to chłopaki, to piłka, wiesz, to wszystko tam się, to jest zupełnie nastolatek, nie? Te bunty, tam się wszystko dużo dzieje, tam się buzuje. Więc my sobie opracowaliśmy, po prostu zrobiliśmy sobie taki jeden dzień z moim synem. Ja mówię: Patryk, no ale to możesz, pisz sobie, co myślisz, że z historii to co? On mówi: no takie trzy moje może wyciągnę. No to pisz tą trzy. Tu lepiej, matematyka mam o pięć. No to super, jak matematyka pięć, to już jest dobrze.
tu jakieś tam inne, no to tu. I on zrobił po tym pierwszym takim słabym, nieudanym roku, zrobił taką listę i nagle się okazało, że ta lista z początku roku się bardzo zlała z tą listą na koniec roku. Jakby widzisz, to jest Super. właśnie to. To jest to założenie, które sobie przyjąłeś, to osiągnęłeś. Tylko teraz, dlaczego tam postawiłeś 3? Możesz tam postawić 5. Może? Nigdy nie wiadomo. Może będzie 5. Dlaczego masz zaniżać? Więc moja rodzina jest bardzo dużą moją motywacją. Pieniądze są dla mnie bardzo motywacją, bo ja lubię żyć, lubię podróże. Także ja jestem też material girl i się przyznaję do tego absolutnie. Lubię pieniądze, lubię mieć pieniądze, zawsze miałam pieniądze i zawsze mam pieniądze. Rodzina absolutnie. No i moje marzenia, to są moje priorytety i No moja to motywacja. już stwierdziliśmy wcześniej, także. No dobrze, super, dziękuję Ci bardzo, bo to, co powiedziałaś, to myślę, że tutaj jest bardzo fajna dawka nie tyle motywacji, co inspiracji zwłaszcza dla kobiet, bo tutaj dużo się odnosisz do kobiet i no i ty jesteś kobietą, więc wiadomo, że mówisz z perspektywy kobiety, ale myślę, że też i tutaj panowie znajdą coś dla siebie ciekawego, więc no, to by było na tyle ode mnie. Czy ty chcesz jeszcze coś od siebie tutaj Jeżeli do... chodzi o panów, jeżeli tu nie mówiłam dużo o panach, to panowie też się zmieniają właśnie przy takich kobietach, bo mój mąż na przykład nigdy się nie interesował rozwojem osobistym, jest bardziej sport, no tam widziałam twój kubek, także Hala Madrid i w ogóle, znaczy ja nie wiem, co Hala Madrid chyba, tak? To Real Madryt, tak? Tak, Real No Madrid. więc Hala Madrid, tu bardziej też sportowo, lubi inne rzeczy, ale zaczął sięgać po moje książki. Znaczy ja tak wiedziałam, że musimy być w tym rozwoju razem, bo to też jest taki, tam już zaczyna się po prostu tak cisnąć trochę, nie? Więc jak gdyby puszczałam niektóre audiobooki na głos, live'y moich mentorów na głos. No i tak gdzieś, i nagle patrzę, mój mąż czyta Napoleona Hilla Myśli bogać się. Ja mówię, oho, zaskoczyło. Także kobiety, my jesteśmy kreatorkami, to my kreujemy wszystko. My jesteśmy, kreujemy naszą rodzinę, nasze dzieci, naszych mężów. My kreujemy, my dużo cały czas tworzymy i tworzymy, więc my gdzieś tworzymy, jak to mówię, za każdym sukcesem faceta stoi mądra kobieta, Piotr. Tak, to jest taki pojedynek, że za każdym sukcesem stoi silna też kobieta, tak? Więc tak, potwierdzam to, co Tworzymy mówisz. to razem, tak czy inaczej, no, my to razem tworzymy i to jest piękne i to jest fajne, bo to się ładnie układa potem. Dokładnie tak. No dobrze, w takim razie, to ja Ci dziękuję bardzo za ten wywiad. Linki do Twoich social mediów wkleję w opisie tego filmiku, więc każdy, kto będzie chciał się z Tobą skontaktować z moich widzów, to będzie taka możliwość. Na koniec jeszcze poproszę Cię, jak Ci się podobał wywiad? Bo tak jak mówię, ja stworzyłem tą serię po to, żeby zapraszać ludzi, żeby się dzielili swoimi sukcesami. Idzie to trochę tak opornie, bo ludzie się boją i czy to tak strasznie jak wygląda, że to trzeba... No, ja jestem bardzo otwarta zawsze. Jestem codziennie, 3 razy dziennie robię live. Codziennie to A mówię. to do Już Ciebie nie tak. umiem nawet chyba bez kamery żyć. Także bardzo Ci, Piotrze, dziękuję. Twoje treści są bardzo wartościowe i dziękuję Bardzo Ci za to mi zaproszenie. I być może pewnie spotkamy się jeszcze za jakiś czas, jak będę miała coś więcej do powiedzenia. miło. Jasne, to ja jestem otwarty jak najbardziej i wszyscy, teraz mówię tu zwłaszcza do Twoich znajomych, Twoich followersów, że jeżeli ktoś właśnie z nich ma ochotę podzielić się swoim sukcesem, to śmiało. Mój link do moich social mediów też będzie w opisie pod tym filmikiem, więc śmiało można się do mnie skontaktować albo przez Ciebie, Ania, możesz przekazać, jakby ktoś chciał, Absolutnie. Więc zapraszam. No dobrze, to w takim razie dziękuję Ci bardzo. To była wielka przyjemność. Dziękuję, Ciekawe z rzeczy wielką powiedziałaś, przyjemnością. więc moim gościem była Anna Misiewicz. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Hej. Dziękuję bardzo i pozdrawiam, papa. Pa.